Hej, hej, hej! Siema wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Kontynuujemy naszą przygodę i ostatnio zagraliśmy na grid modzie. Dzisiaj zagramy sobie na normalnym trybie gry i kogo sobie weźmiemy? Może tym razem sobie weźmiemy Ewelinkę, ponieważ ją dopiero co odblokowaliśmy i mam ochotę nią zagrać. Więc why not, pograjmy nią, let's do it! I mamy czarną dziurę. I specjalnie oberwałem, żeby odblokować sobie efekt babilońskiej pani lekkich obyczajów. Definitywnie dlatego. W ogóle, oprócz tego, że mamy efekt babilońskiej kurwy, to dodatkowo Ewelinka ma taki bardzo fajny specjal, pasywkę raczej, że efekt tej babilońskiej pani lekkich obyczajów się odpala, kiedy mamy tylko jedno czerwone serduszko, no albo w ogóle czerwonego serduszka, co nie? Ale maksymalnie jedno czerwone serduszko, kiedy normalnie ten efekt się odpala w momencie, kiedy mamy połowę maksymalnie. Ona ma o tyle lepiej, że no nie trzeba mieć połowy, można mieć całe. I to jest spoko, to jest bardzo spoko moim zdaniem. Moim zdaniem jest to bardzo spoko, ponieważ to zdecydowanie bardziej to ułatwia kontrolę tego życia. Więc spoko, bardzo lubię tą postać z tego powodu. FK ma ogólnie bardzo słabe przeciwniki pod obrażenia, ale jeżeli gramy właśnie w tej transformacji, no to mamy bardzo fajne obrażenia. Więc oczywiście, jak możecie się domyślać, styl gry się bardziej opiera na tym, że... Wow! O, technologii, super! Laser Tears! I teraz mamy nieskończony zasięg i penetrację, super! I wyglądamy pięknie, to trzeba przyznać. Wyglądamy wręcz uroczo. A ja lubię technologii, działa bardzo fajnie. Może nie masz takiej możliwości celowania, że na przykład, nie wiem, ruszymy się do góry i wali bardziej na ukos. Ale ma też swoje plusy, ma swoje plusy i minusy, co nie? Plusy dodatnie, plusy ujemne. O! Oberwałem Gaugan ze mnie. Dobrze, no, co ja bym chciał tutaj zrobić? Myślę, że nie mam za bardzo co tutaj zrobić. Więc powiedzmy, rozwalimy tego przeciwnika. O, używając penetracji w pięknym stylu. Świetne obrażenia. O, dobrze, że te wszystkie kuleczki przechodzi, nie? Dobra, zróbmy tak, staniemy po środku. A, dostaliśmy tam troszeczkę pieniędzy. No dobra, powiedzmy, że się wrócę. Ponieważ zajrzymy do sklepiku i będę mieć nadzieję, że trafimy na bombę. Dlaczego? Ponieważ będziemy mieli dostęp do niebieskiego serduszka i to będzie dobre. Niestety nie mamy żadnej bomby, co mnie bardzo boli, ale w zamian kupimy sobie serduszko. Kupimy sobie niebieskie serduszko, żeby nie umrzeć w następnym poziomie. No i przede wszystkim, żeby mieć Devil Deala, co też jest bardzo ważne, bo chcielibyśmy się pozbyć serduszek czerwonych, gdyż ponieważ aczkolwiek no nie chcemy mieć czerwonego życia w ilości większej niż jeden na FC, żeby mieć ten specjalny efekt. Więc to jest bardzo ważna część strategii, jeśli chodzi o tą postać. I mamy celar, co oznacza gorszych przeciwników, fuck. Oj, tutaj warto użyć bomby, bo jest kamyczek z plusikiem, niebieski kamyczek, co oznacza, że więcej soul heartów, co jest bardzo dobre. Dobra. To jest bardzo dobre, dobra. I co tutaj mamy? Justice. Justice nam daje rzeczy. Co jest też bardzo fajne. Wezmę to serduszko, bo mogę. I mamy Brimstone'a. Mamy Brimstone'a, moi drodzy. To jest akurat bardzo, bardzo, bardzo fajne. Mam dodatkową formę obrażeń w postaci mini Brimstone'a. Użyjemy Temperensu. Myślę, że mogę siebie walnąć raz. I postawimy tutaj bombę. Dzięki czemu mamy zwrot bomby, mamy kluczek, mamy pieniądze, mamy dużo fajnych rzeczy. Okej. I mamy kolejną bombę, co jest super. To jest zdecydowanie super, mam zamiar jak najbardziej tego użyć. I dostałem kolejną bombę i kolejne serduszko. Wejdę tutaj, bo w sumie mogę. Dead Cat! Co jest, powiedzmy, dobre. Powiedzmy, że bardzo dobre, bo mamy tylko jedno serduszko. Mamy tylko jedno serduszko, ale za to mamy 9 żyć. Ja idę do Gapiego. Co jest, no jak możecie się domyślać, dobre. Zdecydowanie. Okej, okay. Przejdziemy sobie tędy. Użyjemy Brimstone'a. Mini Brimstone chyba nie ma tyle obrażeń, co normalny Brimstone. Ale nie zmienia to faktu, że dalej ma bardzo dużo obrażeń. Więc spoko. Bardzo spoko. Cieszę się, że mam ten item, bo jest dobry. Jest serio dobry. I ma jeszcze lepszą penetrację, bo penetruje wszelkie, no nie wiem, obiekty. Więc możemy na spokojnie używać tego ataku do zadawania obrażeń. Super. Co dalej? No, wlazłem do sklepiku, żeby zadotować i chyba tak zrobię po prostu. Chyba tak po prostu zrobię, bo czy z drugiej strony możemy uzbierać 15 centów. Jest szansa ku temu. I mamy bombę, okej. Okay. Wpuszczę tak bombę, ponieważ zniszczy to. Otworzę to.
No myślę, że jednak wejdę do sklepiku, bo brakuje nam jednej bomby, którą możemy zdobyć chociażby z rozwalania kup. Chociażby. Więc może być coś naprawdę ciekawego i będziemy mieli podwójne bomby, ale bardziej mnie ciekawi powiedzmy Two of Spades, co da nam dwa razy kluczyk, okej. No dobra, to wpakuję resztę hajsu tutaj. Myślę, że nie muszę kupować... O Boże, co ja zrobiłem? To nie jest maszyna do dotacji. O! Dobra, nie bać tam, kupię w takim razie kluczyk. To nie jest maszyna do dotacji, czyli nie zawsze mamy maszynę do dotacji. O, zjebałem. Okej, to było rolowanie przedmiotów. No, zmarnowałem trochę pieniędzy, mój błąd, zagapiłem się totalnie, nie? Wow. No ale okej. Człowiek się uczy na błędach, czyż nie? Czyż nie? Bang. Rozwalony, bierzemy sobie zwiększony zasięg, co definitywnie mi się przyda. Muszę to przyznać. Na pewno mi się to przyda, biorąc pod uwagę, że nie wiem, nie mam problemu z zasięgiem. Wezmę sobie jednak Rotten Baby. Po pierwsze nie będziemy mieli Angel Lily, które są teraz bezużyteczne, bo nie możemy zdobywać kluczyków do Mega Satana, gdyż jeszcze nie mamy Eight Leaves. A po drugie, to generuje muszki, a w sumie ten ziomal nie jest zły, bo muszki zadają tam 1,5 obrażeń naszych, co nie? Jedna muszka to jest, ma tyle obrażeń, co 1,5 naszych obrażeń. I to jest nie najgorsze, bo to zapewnia całkiem sporą ilość obrażeń, tak czy siak. Więc w sumie czemu by nie? To jest jakieś zwiększenie obrażeń nasze, ale takie konkretne. Bo normalnie strzelające familiary to tam gówno dają. Ale ten familiar się skaluje. Tu ma sam naprowadzający pocisk tak naprawdę, bo mucha leci po prostu na przeciwnika. Więc to jest spoko. Ten familiar jest takim jedynym spoko familiarem. Znaczy jednym z nielicznych, bo jest jeszcze parę innych. Ale no naprawdę jest takich mało. Ten jest akurat spoko. No i nie mamy też czerwonego życia, co jest jak najbardziej na plus moim zdaniem. I jak najbardziej na plus. Dobra. Ten bawi się Nzorem, dobra. Uwaga. Spoko, rozwalamy ich. Raczej będę Brimstone'ów używać, żeby się nie pieprzyć. Mamy 3 bomby, więc jakby co możemy sobie skracać pomieszczenie. Myślę, czy by nie zrobić sobie tego Buster Shroomu. Gdyż myślę, że mamy całkiem dobry zestaw itemów ku temu. Dość szybko czyścimy pomieszczenia. Okej. Dobra, Brimstone'a. Za krótko naciskam i się nie ładuje do końca. Spowalając mój progres. Dobra. Coś wyleciało, chyba serduszko, ale już wyjebane. Jak mi się podoba ta penetracja, nie? Jeszcze tylko więcej tearsów potrzebuję i będę szczęśliwy. Będę mógł umierać szczęśliwie. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma, oprócz skrzyneczki, która jest jak najbardziej ciekawa. Dawaj. Luck up! Miło. Nie powiem, miło. Zdecydowanie przyjmę. Okej, tutaj nie ma nic ciekawego. Więc wszystkie drogi prowadzą do boss rooma. A mając na myśli wszystkie drogi, mamy myśli tylko jedną drogę. Ui, dobra, zabijemy ciebie, z ciebie zostanie mięso. Ła, jakieś ty wytrzymały. Dobra, miałem rację, zostało mięso. Przechodzimy tędy i dostaliśmy, to jest bardzo dobry item. To zostawia pajączki za każdego rozwalonego przeciwnika, co jest naprawdę bardzo dobre. Więc jak najbardziej zachowam sobie ten item, bo to będzie robiło nam bardzo dużo pajączków. A pajączki mają jeszcze większe obrażenia niż muszki. Tak swoją drogą, użyję tej bomby, bo może być sekret. I jak najbardziej jest. Dobra. Okej. Dobra, myślę, że rozwalę tutaj ciebie, ponieważ zwiększę sobie w ten sposób szansę na David Deal. Nieznacznie, ale zawsze. No i przede wszystkim dostałem pieniążki, co jest super. Dużą ilość pieniążków, cieszy mnie to niezmiernie. Okej. To jest zabawne, że zabijając pająka, wyleci pajączek. Patrzcie tych pająków, nie? Holy fuck. Zajrzałbym z chęcią do sklepiku, gdyż mamy do prawie 15 centów. No, prawie 15 centów, gdyż jeszcze bardziej. Zajrzymy więc. Może to film na coś ciekawego, cholera wie. Albo chociażby zdotujemy. Tutaj postawię bombę z przyjemnością, bo będę mieć więcej bomb w zamian. Oh yes. To brzmi jak dobry deal. Prosików nie ma. Więcej pajączków. To jest piękne, muszę zainwestować więcej obrażeń. Bo te pajączki i muszki będą jeszcze lepsze. Dzięki temu. Dobra, wiecie, załaduję hajs do dotacji. Jakoś nie specjalnie zależy mi na tym. Nieważne. Pff, dobra, nie wiem. Mogę wziąć sobie życia. Kupić jedno przynajmniej, czemu by nie? Życie się przyda, nie oszukujmy się. Zdecydowanie się przyda. Mamy fajny atak, ale nie do żadnej pory, nie? A to jedno życie może nas wyratować. Na przykład poprzez wejście na klątwę, czy nie wiem, cokolwiek. Dobra. Pestilence! Okej, będziemy mieli Meat Boya jednego. Albo Bondage Girl. Ale mamy zrobiony achievement na Meat Boya, więc wyjebane. Zrobiliśmy najprostszym sposobem, jaki się dało. Poprzez nowy item. Okej, Ball of Bandages. Nie mamy Devil Deala, lecimy dalej. To będziemy mieli większe szanse na Devil Deala, niech będzie. Zależy mi też bardzo mocno, żeby, no nie wiem, mieć David Deala po pokonaniu serca matki. Two of Club, no wezmę. The Tower, whatever, The Sun. O, The Sun jest dobre.
bo daje mi efekt Zawardo. Czyli odkrywanie całej mapy. No i też nie zabija przeciwników, co jest przyjemne. Bang. Okej. Bang. Szybko zabiliśmy, to dobrze. O, to jest spoko item, ponieważ jeżeli stracimy życie, także mamy ostatnie życie, to pojawi się czarne serduszko i tak do 3 razy, więc nie umrzemy tak szybko, okej? Nie umrzemy zdecydowanie tak szybko, co jest jak najbardziej spoko. I mam kolejne wejście range up, to nie wiem, wejdę sobie tutaj, zobaczymy co tutaj mamy. Mamy jakiś kociołek i nie mam pojęcia co to daje, rozwalimy ciebie, bo mogę. No, więcej pieniędzy. I tak wezmę życie, bo życie. Raczej wątpię, żebym nazbierał hajsy. Ja czekam, mam tutaj sekret? Może być tutaj sekret. Bank? Nie ma. Lecimy dalej. Okej, nie może być po obu stronach sekretu, dobra. Warto się upewnić, czyż nie? Umieraj, bierzemy to. Co to jest? Giga fart. A, spacebar item. No dobra, no jakiś mamy, no. Dostaliśmy dużo fajnych itemów, więc nie będę narzekać. Zdecydowanie mam naprawdę dużo fajnych itemów. Przede wszystkim ten Technology Brimstone mi się strasznie podoba. Jej. Pieniądz, pieniądz, pieniądz. Dobra. Mhm. Mam coraz więcej pieniędzy i chyba zacznę żałować, że kupiłem to serduszko. Plusiki, plusiki, oberwałem szlak. Okej. Okay. Nie ma żadnego plusika, to jest strasznie ciemno. Kolejny lock up, nice. Tutaj nie wchodzę, nie mam najmniejszego zamiaru, bo... Nie mam zamiaru zacząć żyć, no do jasnej cholery. Wow. Wow. Byłem w treasure roomie, byłem w sklepiku. No dobra, no to lecę po prostu tak. Stein. Dobra, bang. Zadaliśmy dużo obrażeń. Też pretty good. Dobra. Zleciało po prostu góra, dół, nie ma większego problemu z tym. Będzie debil deal, uwaga. Bang. I mamy pentagram, który zwiększa nam obrażenia, co jest super. I zwiększa nam szansę na debil deal, co również jest super. I mamy... bardzo fajny item. Okej. Okay. Nie biorę kolejnego itemu, ponieważ na ten kolejny item był niczym więcej niż cieniem Judasza, co zmieniało nas w Judasza. A my Judaszem przeszliśmy dość daleko, więc nie mam ochoty być Judaszem w takim przypadku. Pomimo tego, że zwiększał obrażenia dwukrotnie po śmierci. O, szlak! Dobra, to boli. Z drugiej strony Dark Moon będzie dawać nam dużo serduszek, co jest super. Więc to jest inwestycja. Mam teraz mało życia, jesteśmy podatni na śmierć, ale z drugiej strony faktycznie zwróci nam się to. Więc myślę, że to jest dobry deal, jak najbardziej. Pojedziemy tutaj, zobaczymy, czy mam coś ciekawego. Niech będzie. Nie jest to jednak nic ciekawego. Bang. Zwykłe miniony nie są trudne do rozwalenia, więc myślę, że zawalczę. Była szansa na wylecenie serduszka. Jakby nie patrzeć. Bang, 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 bang. Hopa, hopa. No ale... Mamy dużo pieniędzy z drugiej strony. Co oznacza, że będziemy mogli zajść do sklepiku, w którym się pewnie pojawi grid. Bo jestem wręcz prawie pewien. Bang. Ej, w sumie to zadaje niezłe obrażenia, ten spacebar item. Dobra. Co tu mamy? X-Lax. Okej, nasrałem na powierzchnię. Także się jak postawię tutaj bombę, ponieważ może być sekret i... Dokładnie, Soul Heart. Super, bardzo ważnym jest w tej grze, żeby być spostrzegawczym. Oh yes. Mamy dużo bomb, więc sobie mogę rozwalić te czaszki, tylko po to, żeby nie dostać coś fajnego. Więc zróbmy tak. Dostaniemy coś fajnego może? Dostaliśmy przeciwników, to ja wyjdę i wejdę, żeby nie zawracać sobie nimi dupy. Problem przeciwników i zawracanie dupy. Wiecie co, nie mam zamiaru się nawet bić. Oni są wytrzymali, są wkurzający, fuck off. Ja sobie pójdę na dół. Jak mamy tyle bomb, myślę, że nie ma sensu niepotrzebnie przedłużać sobie gry. Bo po co? Nie jest to ciekawe ani dla was, ani dla mnie. A to tylko, nie wiem, sprawia, że tracimy czas, co nie? Tracimy czas, który możemy przeznaczyć na zdecydowanie coś istotnego. W ogóle uważam, że tracenie czasu jest głupotą, co nie? Nie uważam, żeby robienie czegoś, co sprawia przyjemność, jest głupotą. Bo jeżeli coś sprawia ci przyjemność, to nie jest, powiedzmy, nie wiem, leżysz i oglądasz sobie, nie wiem, filmy na YouTubie, co nie, na przykład, nie wiem, oglądasz mnie, hehehe. I de facto nic konkretnego nie robisz, to ci się przyda w życiu, ale przyjemnie spędzasz czas. Nie wiem, czy to coś zmieni, te Shielded Tears, ale biorę tak siak. No nie wiem, no wezmę to, bo mogę kupić wszystko, bo co mi szkodzi. Okej, okay. Weźmiemy to dla większego debil dealu.
Ale ten, czy nie uważam, że spędzanie przyjemnie czasu było marnowaniem czasu? Dlaczego? Ponieważ nawet jeżeli nie robisz nic konkretnego w sytuacji, w której nie wiem, oglądasz filmiki i tyle, to jednak przyjemnie spędzasz czas i to wpływa bardzo pozytywnie na samopoczucie, co jednak ma mniejszy bądź większy impact na twoje życie, ponieważ jeżeli masz lepsze samopoczucie, efektywność we wszystkich twoich działaniach, jakie wykonujesz, jest większa. Czujesz się lepiej, czujesz się bardziej zmotywowanym, przez co no jakość wszystkiego, czego robisz, jest dobra, więc przyjemne spędzanie czasu jest jak najbardziej opłacalne, ponieważ lepszym podejściem do życia, lepiej radzisz sobie w życiu, no jasnej cholery. Z drugiej strony, jeżeli na przykład, nie wiem, stresujesz się, źle się czujesz, to twoja efektywność spada, więc spędzanie przyjemnie czasu, broń Boże, nie jest czymś bezużytecznym. Ale z drugiej strony, jeżeli, nie wiem, odespałeś te, powiedzmy, 8 godzin w łóżku, co nie? Jesteś już wypoczęty, ale leżysz w łóżku i nic absolutnie nie robisz. Absolutnie nic nie robisz, po prostu leżysz, bo jesteś pieprzonym leniem. Bo, nie wiem, stwierdzasz, że nie masz nic do roboty i po prostu leżysz, przesypiasz czas swój, kiedy nie potrzebujesz, de facto nic ci to nie daje, nie potrzebujesz tego przesypiać. Uważam, że to coś jest, takie coś jest zdecydowanie złe. Jest to marnowanie czasu, którego wbrew pozorom ludzie nie mają dużo. Nie oszukujmy się, ludzie nie mają dużo czasu. Nie wiem, powiedzmy 80 lat, coś tak jest dużo, jak na człowieka. 80 lat życia to dalej nie jest dużo. Jeżeli przeanalizujemy, ile czasu poświęcamy na naukę, na odkrywanie rzeczy, na osiągnięcie czegoś, nagle się dowiadujemy, że pozytywnie naprawdę patrząc, jeżeli dożyjemy 80 lat, zwłaszcza u facetów, którzy żyją krócej niż kobiety, to zdecydowanie 80 lat to dalej nie jest dużo czasu. Pomijając fakt, że dla człowieka to jest dużo. Wiecie, jak patrzymy na proporcje ludzi, 80 lat to dużo, ale jeżeli spojrzymy na same 80 lat, to człowiek może osiągnąć zdecydowanie więcej. Mógłby osiągnąć zdecydowanie więcej, gdyby żył jeszcze dłużej. Więc moim zdaniem nie ma co marnować czasu. Grając w gry na przykład, no nie wiem, jak mówiłem właśnie, poprawiam sobie samopoczucie. Również rozwijamy sobie umiejętności, chociażby grania w tą grę, dzięki czemu, nie wiem, stajemy się lepsi, mamy ambicje, jak i jesteś inteligentnym człowiekiem, możesz nawet to przemienić, nie wiem, w zarobek. Nawet, nie wiem, zostając na przykład, nie wiem, streamerem, youtuberem, przykład, co nie? Nawet swoją pasję można zamienić w coś, co ci sprawi zyski, coś, co sprawi, że możesz się z tego utrzymywać. I YouTube jest, nie wiem, jednym z wielu przykładów. Ale marnowanie czasu, do jasnej cholery, naprawdę w niego wlazłem. Ale marnowanie czasu to, no, szkoda, nie? Naprawdę mało rzeczy zalicza się pod marnowanie czasu. Naprawdę mało. Ale jak już się wejdzie pod tą regułę, to jest takie mech. Zdecydowanie mech. Boom. Gin. O, uniknąłem tego, nice. Dobra. Jeszcze jeden boss, nie, dobra. Soul Heart. Nice'u, nice'u. Nie mam mapy, więc nie użyję desanu, tak swoją drogą. Wow, cześć. Małe pokurcze. Boom. W sumie, które mamy pomieszczenie? Necropolis 2. Ej! Nie, nie wyrobię się do hasza. Ale do tego, jak to się nazywa? Do hasza się nie wyrobię i chyba nawet nie mam jeszcze hasza możliwego. Ale jak najbardziej do Bostra Szumu jestem w stanie. Co jest spoko? Bang. Nie za bardzo miałem unikać jego pocisku w tym przypadku. Bum. Bum. Dobra, zabity. Powiedzmy, użyję tej bomby, bo do jasnej cholery ogień, życie. Dobra, tutaj nic nie mam. Ale tutaj mam, hej hej. Boom. Spróbujmy sklirować to wszystko szybko, nawet z wyjebaniem na, nie wiem, jak to się nazywa, item room. I po prostu rozwalmy przeciwnika. Bossa matkę. Żeby do jasnej cholery. Bum. Damy jeszcze na Boss Rush Room. Mamy dobre itemy ku Boss Rush Roomowi. Mamy nie najgorsze obrażenia, mamy totalne wyjebanie na zasięgi. Hehehe. He, he. Desant kolejne, nie wiem co to mi da. The Fool, Magician. Magician może być bardzo dobre. Justice. Zastanawiam się, czy wolę Magician, czy Desant. A, powiedzmy, że przyszłościowo wezmę to. Aż na z tej cholery. Magician nie będzie działać na Brimstone'a familiarowego.
Bo to nie są nasze pociski, tylko to jest familiar, nie? Jedynie na mój laser, co nie byłoby też takie złe, no ale... Nie w ogóle tirsów, to mnie boli. Zwiększonych. To bardzo boli. Za częstotliwość moich ataków, no jest taka... mech. Czy nie było idzie, ale mech. Ale wciąż mech. O, plusik. Give me. Give me some more. Okej. Czy chcę wejść do tego pomieszczenia? Owszem, chcę. Dawaj. I dostałem absolutnie nic poza pajączkami. Jej. Czyli straciłem życie. Brawo, Camus. No ale skąd mogłem wiedzieć, czyż nie? No skąd? A te pająki robią dużo, jeśli chodzi o czyszczenie. To mi się strasznie podoba. Mam 2 minuty i nie mam czasu, for fuck's sake. Gdzie jest to, czego potrzebuję? Do szczęścia. Góra. I w górę. Nie, tutaj byłem. Czy nie wiem, na prawo mogę? Nie, nie mogę. Czyli jest tylko jedna droga tędy. Akurat brak mapy, kiedy mi zależy na szybkości. Okej, góra, tutaj niby na pewno nie szedłem. Znaczy na prawo chciałem powiedzieć. O, dokładnie, mnie tutaj nie było. Podobają mi się tak bardzo. O, item room, dobra, już jak jest to wejdę, nie wiem co to jest. Electric Tears, to mi chyba nic nie da, bo mamy lasery. Ale no podniosłem, bo mogę. Bo mnie stać. Okej, szybko wejść tutaj. Kupić cokolwiek. Zwiększyć sobie szansę na Devil Deal. Nie udało się jeszcze raz. Tracę czas. Niepotrzebnie tracę czas. Nawet nie biorę tego hajsu, wyjebane. Przechodzę, rozwalam. W sumie niepotrzebnie bomba, ale nieistotne. Bang. Dobra, to wezmę. To jest ważne. Dobra, szybko. Jest. Brimstone. Dobra, jebać to. Żeby zabić. Bierzemy i zabijamy matkę. Szybko. Zabrałem dużo życia burstem. Zajebiście. Bang. Dobra. Fajne odgłosy, Matulo, ale umrzyj. Będę bardzo wdzięczny. Bang. Dobra, zdążymy zabić, bez problemu. Zajebiście. Bierzemy obrażenia większe. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, bo mogę. Definitywnie wezmę Gimpiego. I definitywnie wezmę łopatę. Znaczy to jest bardzo ryzykowne w moim przypadku. Bardzo ryzykowne. Niesamowicie bardzo ryzykowne to, co robię. Ale z drugiej strony gwarantuje mi to Devil Deal. Więc wezmę Skorpiona. Poison Tears. O! Od czego zaczęliśmy? Z grubej rury. Dobra, bijemy w takim razie. Bijemy. Wow. Jak się łapy nie świecą, to nie muszę się obawiać. Bo łapy świecące są na boki w takim razie. O, zbieraj te życie. Zajebiście. Bierz więcej tego życia. Gimpy daje mi wypadające życie i to jest super. Ouch. Oberwałem. Z drugiej strony mogę nawet uciec. Jakby naprawdę szło bardzo źle. Co nie? Dobra. Ale Gimpy daje mi życie z zabitych przeciwników, a Dark Boom daje mi soul herty. I to jest super. To jest zdecydowanie super. O, jesteś martwy, dziękuję. Dobra, wystaw się. Okej. Mogę użyć spowalniania, nie zapominaj o tym, Camrus. Mamy latarkę i oberwałem, fuck. Dobra. Nie widzę serduszek, to mi się nie podoba. No ale dobra. Co to jest? Oj ty, son of a bitch. Bang. Bijemy. Okej, zajebiście. Bum. Trzeba uważać na wszelkie brimstone'y jednak. Trzeba się rozglądać, uważać. Nie dawać się zranić. Okej. O, uciekaj. Proszę won. Dziękuję. No i pajączki też pomagają. Ej, mam naprawdę poważne obrażenia, to mi się podoba. Bang. O, nie. Ciebie trzeba zabić jak najszybciej. Zdecydowanie jak najszybciej. Zanim narobisz kup. Zrobiłeś jakąś kupę? Chyba nie. I mamy serduszko. Bierz. Dark Boom, bierz. O, nie. Dobra. Wiecie co? On może skakać. Więc nie mam zamiaru. Na tego... Fuck. Okej. Wyleciało serduszko z Gimpiego. Super. To też jest bardzo dobre. Podnieśmy to szybko. Grubasa zabić. Dobra. Grubas jest o tyle niefajny, ponieważ skacze. Bang. Zabić ciebie. Fuck. Zanim właśnie brimstone'y polecą. Dobra. Super. Jesteśmy z życiem na plus, więc jest dobrze. Ponieważ dobrze ogarniamy w takim przypadku. Bang. Okej. Bang. Więcej serduszek. Pięknie. Mamy zajebisty build.
Jeśli chodzi o defensywę, mam naprawdę zajebisty build. Plus nie umrę w sumie, ponieważ łapka kanapka, zapomniałem o niej. Mamy trinket, co nie? Mamy zdecydowanie trinket, który sprawia, że nasza przeżywalność rośnie. Kiedy mamy chore obrażenia, o mój Boże. Nie spodziewałem się aż tak chorych, ale ci bo sobie strasznie szybko schodzą. Nie, żebym narzekał. O nie, bloat. O, nie, oberwałem szlak. Wow, jeszcze jest więcej tych pieprzonych brimstone'ów. Nie podoba mi się to. Gdzie jesteś, bloacie? Dobra, jesteś tutaj, to w sumie będę cię napieprzać. Póki mogę, bang. O mój. Czuję się lekko zirytowany. Gin, zdychaj. W końcu. Gdzie jest... O, serduszko, bierz serduszko. Okej. Okay. No bierz te serce, dobra. Zabijamy ciebie. Oj! Muszę uważać, muszę zdecydowanie uważać. On może widzieć brimstone'em tylko do dołu. To trzeba mieć na uwadze! O! Nie zauważyłem tej bomby. Nie zauważyłem tej bomby. Dobra, zdychaj. Zajebiście. Ty też! No bierz te serce, do jasnej cholery! Dark Boom, jakiś ty jesteś wolny i bezużyteczny, o mój Boże. Gdzie jesteś? VIP i... okej, okay, i muszka. No dobra, to zabijemy ciebie, masz mało życia, niech będzie. Ty sobie latasz, jesteś easy, póki przynajmniej oczka nie wylecą, ale w dużym pomieszczeniu to też nie jest większy problem. Pomyślałem, że wcześniej się wpieprzyłem na te oczka, no ale dobra. I bierz serce. Okej, okay, easy przeciwnicy, spoko. To jest jedna z ostatnich fal bodajże, bo już troszeczkę ich przeszliśmy. Bierz kolejne serce. Okej, okay, ty możesz... Ty chyba nie możesz być brimstone'ami, ale i tak cię mam zamiar atakować. Dobra, to jest czat, tak się nazywał? On jest easy. O, tak. Boom. Aniołek, co trzeba uważać? Oh, fuck. O, jest. Trinket zapał się. Super. Jego możemy bić od boku, bo on bije albo na dół, albo na ukos. To jest łatwiejszy aniołek. Więc spoko. Auć! Dobra, mniejsza. Daleko mi do śmierci, więc jest dobrze. A to jest super, że z przeciwników wylatują te życia. Jeżeli oberwiemy, jest szansa, że leci Soul Heart. Jeszcze jak jesteśmy w krytycznej sytuacji, mamy czarne życie. Świetnie. Odblokowałem Eve's Massacre. Jej. I mamy kolejny item, który daje pajączki. Tylko tym razem chyba jak oberwiemy, albo jak strzelamy z każdym strzałem, czy coś. Jakoś tak to działa. No ale tak czy siak. Łopata! Zajebiście! Łopata to chyba jedyny przy... Łopata się zajebiście przydaje, kiedy nie mamy jeszcze Dead Leaves. Ponieważ mamy gwarantowany Devil, zaczyna walkę z Satanem, nie? I to jest super. Więc jestem zachwycony z tej łopaty, na ten moment. Oczywiście po Dead Leaves to będzie bezużyteczny item prawie, że... Co nie mogę tego używać. Nie wejdę tutaj, bo to będzie mnie kosztowało 2 życia, więc... Ryzyko nie warte. Ryzyka, hech. The Sun użyjemy... Użyjemy potem. Więcej laku. Spoko. The Sun użyjemy w pomieszczeniu przed... Chociaż może u Satana? Ta! The Sun będzie lepiej użyć w Szeolu. Bo przecież spotkamy ciągle bossów tam praktycznie. Bardzo ciężkich przeciwników. Więc najważniejszym jest, żeby jak najszybciej dotrwać do... dojść do... no, Szatana. Czyż nie? Dobra. Użyłem w ogóle tego Space Bar itemu, bo jest szansa na wypadnięcie pomieszczenia. Paraliż, nie dzięki. Pomieszczenia z drabinką, co jest spoko. To jest jak najbardziej spoko. Dobra, uniki. Tutaj mamy serduszko. O, jak pięknie. Mamy akurat bossa. Super. To nie jest XL, co nie? Nie jest, dobra. Bierz to. Zajebiście. Mama Gardi. Okej, okay, jeżeli nie latamy, to faktycznie może być wymagający przeciwnik. Ponieważ kolce. Pieprzone kolce. No właśnie, dlatego. Jest bardzo irytujące. Fuck! Przestań. Umrzyj, nie! Tak, dobra. Straciłem troszkę życia. Wezmę sobie to, bo to jest życie. Oberwałem, więc nie było szansy na szat... Czemu mam 0% szansy na szatana? Ogarniacie to? 0% szansy na Devil Lil, co jest? Okej, teraz jest niby normalnie. Może dlatego, że pomieszczenie było już skończone i po prostu się wtedy resetuje.
No dobrze, przejdę tutaj, bo jest zwiększanie. Większe pomieszczenie, mamy te brimstone'y, więc spoko. Daje nam to większy wgląd na odkrytą mapę, powiedzmy, taka jest moja argumentacja. Chodźmy na lewo, niech będzie. I to był błąd, pamiętajcie, moje drogie dzieci, nigdy nie idźcie na lewo, ale możecie być mali. Macie mniejszy hitbox. To jest cenna lekcja i proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. Ej, działa zatrucie z naszych laserów, super. Plusików nie ma, nie ma. Okej, chodźmy na dół. Chodźmy, nie wiem, gdziekolwiek. A pajączki nie potrafią latać, to jest ich duża wada. Bang, 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 co tu mamy? W sumie mam dużo bomb, więc walnę tutaj, bo z tych rzeczy może wlecieć serduszko. Haha! Dark Boom Value. Niech będzie. Okej. A jeszcze walnę tutaj, bo co mi szkodzi? No bo kurde, co mi szkodzi? Nic mi nie szkodzi. Mam tyle bomb, nie wykorzystam ich nawet. Dark Boom. No, mógłbyś być szybszy, na serio, mógłbyś być szybszy. Bang. Nie ma plusików? Nie ma. Dara, nie chcę mi się zrzucać bomby na każde takie gówniactwo. I to poszedłem totalnie w złą stronę, pamiętajcie, nigdy na lewo. Lepiej skręcić 3 razy w prawo niż raz na lewo. Taka jest nasza zasada. O. W sumie nie chcę mi się łazić po bomby, w sumie i tak nie wiem nad jak. Okej. Czy jest tutaj coś ciekawego? Absolutnie nie. Jednak mógłbym użyć łopaty, żeby przejść od razu do Szeolu, ale nie zaliczy mi serca. Więc to mi się nie podoba. Jednak bardzo mi zależy na tym. Dobra, nie będę czekać. De facto powinienem, ale... Ale no, szkoda mi czasu. Szkoda mi czasu, mamo. Dobra. Bang, 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 bang. Nie, jakim cudem oberwałem. Nie. Dobra, lecimy dalej. Nope. Gdzie jest ta walka z bossem? Mam ochotę na hasza. Pewnie go nie dostaniemy, ale... Ale mam ochotę, co? Jazda, 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 no szybciej, wiesz to. Dara, mama hurt! I pajączki oczywiście zadają bardzo dużo obrażeń, co mnie bardzo cieszy. Spalaniamy pociski, bijemy za dużo. Jej! Jej! Spalnione pociski nawet nie dolatują do końca, Isaac! I mamy Devil Deal tak po prostu, który mi nie daje absolutnie nic, ale tak mam zamiar do niego wejść. Ta opata okazała się totalnie nieprzydatna. Odblokowałem Crow Baby, mniam. I odblokowałem Code Hanger. Co jest spoko, bo daje nam dużo tearsów, to jest dobry item. Hopa, i teraz Spacebar item jest totalnie bezużyteczny, dlatego używamy tego itemu, żeby być bardzo fajnymi ludźmi. W sumie przejdę sobie tędy. Możemy zrobić na naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. W ogóle bardzo dobrze ułożona mapa. To trzeba przyznać, bardzo dobrze jest ułożona. Wejdziemy sobie tutaj, coś ciekawego, no z bossami nie chcę walczyć do innej skrzynki. Przejdziemy sobie tędy, ominiemy mnóstwo pomieszczeń, możemy trafić na naprawdę coś dobrego. Więc spoko, rozwalę was wszystkich, bo mogę. Bo kto mi zabroni, bo może być coś fajnego. Na przykład pajączki, dużo pajączków dostałem, miodzia. Przejdziemy sobie tędy, skrócimy sobie podróż, będziemy mieli minibossa, który może dać nam bardzo fajny item. I mamy minibossa, którego bardzo łatwo rozwalamy. Zajebiście. I dostaliśmy bombę, która jest w stanie bezużyteczna. No mniejsza. I ma mało życia. To jest bardzo istotne. Więc mamy bardzo mało życia. Bang. No ale chyba nic na to nie poradzimy. Czyż nie? Dokładnie. Bang. No. Możemy używać dużo bomb, ale poza tym... super sekret tutaj może być. Nie poszukajmy sekretu, co mi szkodzi. A może trafimy? A nóż, Janusz, trafimy. Hasz chyba tej... Dobra, nie chce mi się. Zmiana planów. Dobra. Satan. Zawsze mamy 9 żyć, co nie? W razie gdyby coś. No, bang! Wow, zły start z mojej strony. Bang, 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 bang. Dobra, spowolnić ich teraz. Zjebałem, a może nie? A zabici! Pięknie! I pora na Devil! Wow! Zblokowałem, udało się. Uwaga na Brimstone jego. Spoko, spoko, spoko. Jest dobrze, mamy świetne obrażenia. Pięknie. Okej, dwie pierwsze fazy poszły prosto, więc w sumie zajebiście. Auć!
To tak propos prostego przejścia. Okej. Znaczy jak będziemy latali w kółko, powinno być okej. Grunt, żeby być w ruchu, nie? Dobra. I przede wszystkim uważać na te pieprzone małe dziady. Bo one są najgorsze. Bo wybuchają i lecą na mnie. Okej, udało się przejść. Mamy naprawdę piękne obrażenia. GG. Świetny run. Świetny run. Dobra, w sumie nie raz już widzieliśmy co zakończenie, to mi się nie chce. Odblokowaliśmy Razor, dzięki czemu możemy się ciąć, żeby mieć od razu nasz efekt babilońskiej krowy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!